Dlaczego wolne konopie, inicjatywę wolne konopie założyliśmy po tym, kiedy państwo polskie postanowiło walczyć z użytkownikami rekreacyjnymi i medycznymi konopi. Wizja pana Janusza, wizja nowoczesnego państwa pokrywa się z naszą wizją. To znaczy planujemy, chcemy, żeby państwo polskie jako państwo nowoczesne zrezygnowało z bezsensownej polityki prohibicji i zamykania nas, jak i wielu innych milionów młodych i nie tylko młodych użytkowników konopi w naszym kraju do więzień, traktowania nas jako przestępców. 90% ludzi osadzonych w więzieniach to są użytkownicy, a nie dilerzy. Ta polityka kosztuje horrendalnie duże pieniądze, do niczego nie doprowadzi, tylko do rozwijania struktur przestępczych. Na chwilę obecną rząd, po prostu to mafia, współpracuje i idzie ręka w rękę z dealerami. Co chcemy? Tutaj z panem Januszem w ramach tego porozumienia chcemy, żebyśmy naszą energię poświęcili na coś takiego jak tworzenie tak zwanych społecznych klubów konopnych. Jest to inicjatywa praktykowana praktycznie w całej Europie obecnie i na świecie. Polega ona na tym, że użytkownicy zakładają pod auspicjami policji i prokuratury kluby, w których mogą w sposób zamknięty redystrybuować między użytkownikami rekreacyjnymi i medycznymi tą właśnie konopię. Żeby po prostu nie, ci użytkownicy nie musieli się kontaktować, wspierać i kontaktować ze strukturami przestępczymi. Co jeszcze? Drugi ważny aspekt, mówiąc o konopi, mówimy ciągle o marihuanie, a konopia jest rośliną, którą można wykorzystać w kilkudziesięciu tysiącach różnych zastosowań. Chcemy, żeby na to też zwrócić uwagę. Polska jeszcze 30-40 lat temu była potentatem, światowym potentatem i zarabiała na tym krocie. Na produkcji rzeczy ogólnie, tak to nazwę, z konopi. Chcemy do tego wrócić, po prostu. Jak to właśnie ustalimy po wyborach, w ramach porozumienia chcemy właśnie te kluby społeczne, rezygnację z prohibicji i po to właśnie podpiszemy to porozumienie jako reprezentanci wolnych użytkowników konopnych i właśnie ruchu palikota. To są nasze właśnie lograta. Tu są takie trzy punkty. Wprowadzenie przepisu o odstąpieniu od ścigania posiadacza substancji psychoaktywnych o charakterze konsumenckim. Dwa, odstąpienie od umów międzynarodowych zobowiązujących Rzeczpospolitą do przeciwdziałania narkomanii poprzez represję prawnokarną. Trzy, wprowadzenie ustawy konopnej regulującej posiadanie, uprawy i obrót konopiami. To jest treść naszego porozumienia. My się tu zobowiązujemy działać. Ja zaczynam w takim razie. Chodzi o to, żeby wreszcie postawmy na profilaktykę i edukację, a nie na karanie i wydawanie bzdurne pieniędzy. To podpisuję. Tak, już mówiliśmy o tym wielokrotnie, marihuana jest mniej toksyczna niż piwo i tytoń, mniej uzależnia niż piwo i tytoń i jest rzeczywiście tylko kulturowa bariera, a nie żadna inna, że się za to karze. Jeszcze chciałbym zaraz w tej części naszego, podpisujcie to, zjadę w tym przypadku, w tej części już pana Leszka, policjanta właśnie, który się przez lata tym zajmował, o parę słów dosłownie pańskiego komentarza dotyczącego tej kwestii. Walki jakby z marihuaną czy z jakimi narkotykami. Znaczy, proszę Państwa, reprezentuję tutaj grupę policjantów byłych i aktywnych, zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Organizacji Non-Profit League stworzonej w Stanach Zjednoczonych. I wszyscy nasi członkowie doszli do jednego wniosku, że prowadzona wojna, tak zwana wojna z narkotykami, to de facto wojna przeciwko ludziom, a nie narkotykom. Jest to poparte wszelkimi badaniami, obserwacjami i analizą naszej pracy, jaką wykonywaliśmy, będąc w czynnej służbie. Gdzie pan pracował? W jakiej jednostce? Pracowałem w tajnym wydziale, więc może tutaj to słowo tajne niejako zamknie dalsze wyjaśnienia, ale niejednokrotnie na ulicy miałem do czynienia z osobami, za którymi uganialiśmy się całymi dniami. Dzisiaj wyliczono, że zatrzymanie takiego młodego człowieka kosztuje podatnika 700 tysięcy złotych, więc powiedzmy, że w takim środowisku lokalnym na nikim to nie zrobi specjalnego wrażenia, że ktoś tam został zatrzymany za to, że sobie przypalił, ale już korzyści płynące z zatrzymania, powiedzmy, włamywacza są o wiele korzystniejsze, więc pytanie do podatnika, na co chciałby przeznaczyć pieniądze, które policja... 700 tysięcy. 700 tysięcy. Ogromna suma pieniędzy za zatrzymanie jednej osoby i doprowadzenie do skazania, która zapaliła skręta, płacimy 700 tysięcy. Czy my naprawdę jesteśmy normalni, jeżeli chodzi o wydatki naszego państwa? Czy to ma to jakikolwiek sens, żeby wydawać 700 tysięcy na zatrzymanie kogoś, kto zapalił trawę? W kraju, w którym więzienia są przepełnione i prawdziwi przestępcy nie mają gdzie odbywać swoje kary. Wsadza się ludzi, którzy napili się piwa albo zapalili marihuanę i przetrzymuje się ich miesiącami w więzieniu.
przerażający brak odpowiedzialności i nihilizm, za którym nie idzie żadna polityka społeczna. Bardzo proszę teraz oddać głos tutaj Kamilowi. Przesuń mi to. Nie, tego nie. Tego nie, tak. Dobrze, tego nie. Tak, przypomnę jak najbardziej. Nowa książka, która idzie w sukurs tej problematyce. Powiedz dwa słowa na jej temat. Chciałem powiedzieć, że tytuł książki Czy marihuana jest z konopi? Wziął się z pytania, jakie zadał ekspremier Jarosław Kaczyński. Czy marihuana jest z konopi? Później powiedział, o ile wiem, to nie. A później powiedział, że narkotyki w Stanach Zjednoczonych.